Rozwaliliście sobie kiedykolwiek pad do gier? A może spadł wam tak niefortunnie, że przestał działać? Ten model, który wam pokazujemy, miał sterkę przycisku oraz wibracji. Chcieliście bardzo na grupie różnych filmików z napraw. Dlatego pokażemy wam naprawę niektórych popularnych rzeczy, może czegoś się przy okazji nauczycie. W tym przypadku widzimy uszkodzoną płytkę drukowaną. W jaki sposób to naprawić? Wpierw trzeba to jakoś usztywnić, a dopiero potem można wykonać na nowo luty.